Niecałe 50 km na południowy zachód od Rusi, a zarazem o krok od Iławy w Rudzienicach, nad jeziorem Łabędź. Obiekt The View prowadzą Marika i Mateusz. The View to butikowy pensjonat z 8 pokojami stojący na 2-hektarowej działce z basenem, własnym stawem, kawałkiem lasu i dostępem do jeziora. Można tu również grać w golfa, skorzystać z jacuzzi i łowić ryby. Zawodowo od 16 lat pracuję w bankowości. Prowadzę hurtownię budowlaną, budujemy domy z drewna. Postanowiliśmy parę lat temu kupić działkę nad jeziorem i udało nam się kupić tą nieruchomość. Chcieliśmy, żeby pokoje nie były tylko typowo pokojami dwuosobowymi, ale także miały aneksy, wanny i innego typu udogodnienia. Dodatkowo zależało nam także, aby klient miał do dyspozycji całą dużą działkę, bo działka ma prawie 2 hektary. W weekend obiekt wynajmowany jest w całości na wszelkiego rodzaju imprezy i spotkania. W tygodniu The View zaprasza klientów indywidualnych. Wtedy za dwuosobowy pokój ze śniadaniem płaci się tutaj 420 zł. Mam zdolność do przyciągania pozytywnych osób, więc skupiam się na tym, że ta krytyka będzie konstruktywną krytyką, a nie tą jednak mało elegancką. A co na to wszystko konkurenci? A jak sądzisz, będzie się to różniło od miejsca Kasi i Pawła? Myślę, że tak. Po samej nazwie myślę, że to będzie ekskluzywnie, a tam jest tak bardziej proste. Ośrodek. No to jest jednak... The View to magiczne miejsce. Bardziej nadaje mi się to do nazwy zespołu muzycznego. To kameralny obiekt, który znajduje się na działce o powierzchni 2 hektarów ze stawem i dostępem do linii brzegowej czystego jeziora. Myślę, że to też coś podobnego do naszego obiektu, z tym, że myślę, że też w wyższym standardzie. Opis tutaj pasuje mi do Mariki. Czyli spodziewasz się, że będą złote klamki, jeżeli to jest ich obiekt? No tak ją postrzegam, tak. No to nie wiem, no byś się nie rozczarowała po prostu. Jaki piękny dom. No, oja. Witamy. Cześć. Zamówiliśmy pogodę dla was. Cześć. Proszę bardzo, mam nadzieję, dziękujemy. Że będzie smakowało. Lubimy takie dzięki. Rzeczy. O, super. Miłego pobytu. Dziękujemy. Jakie ładne wystrój, co? Lamelki. No, lamele. Nasze kolory. Szary, czarny, biały. O, ja cię, ale będzie pięknie. Już to widzę. O, oh, wow. Przepiękne. I to jest salon. Widok mamy też piękny. Zobacz, jeziorko i las. No, ci powiem, że super. Porządków Czarek? Tutaj chyba nie trzeba sprawdzać. No, powiem. Myślę, że nie. To jest to, co lubimy. Są te kolory, struktury, nowoczesność. Po prostu zatkało nas. Ale basenik malutki. No, malutki, malutki, ale tak jakiś tam jest. Tu musi być wyrównane, bo się ktoś potknie. Tu musi być wyrównane. Ja już bym tu orła wywinął. A tu drugiego. A tu trzeciego. O, to lata. To jest po prostu nieprzyczepione do podłoża. Może taki był zamysł, żeby rzeczywiście potykając się lecieć prosto do basenu. Nie, to tak sobie żartujemy oczywiście, ale to trzeba poprawić. Gdzie idziemy? Idziemy zobaczyć. Tutaj jest miejsce do grillowania. No tu jakbym tak po dłuższej chwili o 23, to bym wszystkim wszystko wylał. Oj, no właśnie. Co? No właśnie, to lepiej też nie siadać. To są rzeczy takie nie... Ja wiem, bo to ktoś próbuje przykryć, ale to są rzeczy niewykończone. No, już mam drzazgę. O Jezu, no dobra, to też nie jest w dobrym miejscu, bo nie. Uderza się nogami. To powinno być wszystko wyszlifowane. Takie miejsca wspólnego biesiadowania, one muszą być podwójnie sprawdzane i podwójnie zabezpieczane. W ogóle gwóźdź też wystaje, no... Boziu! I on zaraz wypadnie, to jest moment. To jest wręcz niebezpieczne. O, wypadł. Ja nie jestem budowlańcem, jestem laikiem, ale jak patrzę moim takim, no, nieznającym się okiem, no to trochę mnie to przeraża.